Dzisiaj wspominamy w kościele świętego Franciszka Xaverego, który jest patronem misji. To ogromna postać misyjna. On w mocy Pana Jezusa Chrystusa, którego zawsze nosił w sercu, głosił Ewangelię na krańce świata, Japonii, w Azji. Spędził całe swoje życie dlatego, po to, żeby głosić Ewangelię Chrystusa. Jest patronem misji, dlatego dzisiaj chcemy szukać go. Cytuję fragment listu napisany przez świętego Franciszka. Szukajcie to, co mówi nam dzisiaj. W tych krajach misyjnych, czyli krajach, gdzie święty Franciszek głosił Ewangelię, bardzo wielu nie jest chrześcijanami, tylko dlatego, że nie ma nikogo, kto by wśród nich apostołował. Często wspominam, jak to dawniej, na uczelni europejskiej, a szczególnie na Sorbonie, Paryżu, gdzie on studiował, wyszedł się z siebie, krzyczałem do tych, którzy mają więcej wiedzy niż miłości. I nawoływałem ich tymi słowami. Ok ja wiele dusz z waszej winy traci niebo. Te słowa są wyrazem tej pasji misyjnej. Święty Franciszek miłował Chrystusa i cierpił z tego, że ludzie nie znają Go. Niech ta pasja misyjna dzisiaj, naszego patrona, była naszą pasją misyjną dla każdego z nas i mocy tej pasji głosimy światu, że Pan Jezus jest naszym Zbawicielem. Szczególnie dzisiaj także zapraszam Was, będziemy wszyscy na Jasnej Górze w tym dniu, właśnie wspominając świętego Franciszka, po to, żeby pomodlić się o te intencje i ogarnia wszystkie misjonarze. Bóg zapłać i niech święty Franciszek Xaver oręduje nad nami. Do zobaczenia.